Dawno, dawno temu, w pewnej odległej krainie, na świat przyszła piękna dziewczynka. Gdy trochę dorosła, zachwyciła wszystkich swoją urodą. Jej cera była biała jak śnieg, usta czerwone jak krew, a włosy czarne jak heban. Dziewczynce nadano imię Śnieżka, które doskonale opisywało jej urodę. Była zawsze radosna, kochała świat, a najbardziej zwierzęta. Jednak nie wszyscy darzyli Śnieżkę jednakową miłością. Macocha Śnieżki, która przejęła pieczę nad dziewczynką po śmierci jej rodziców, była bardzo zazdrosna o jej urodę. Śnieżkę nazywano najpiękniejszą istotą na świecie, a to jej macocha chciała być tą najpiękniejszą. Codziennie stawała przed lustrem i pytała, kto jest najpiękniejszy w świecie. Oczywiście oczekując odpowiedzi, ty królowo. Pewnego dnia jednak odpowiedź lustra wpędziła złą królową we wściekłość. Usłyszała od lustra to, co wszyscy mówią, że to Śnieżka jest najpiękniejsza, nikt inny. Królowa poprzysięgła zemstę na dziewczynie i postanowiła za wszelką cenę usunąć ją ze swej drogi. Wezwała nadwornego myśliwego, żeby zabił Śnieżkę. Mężczyzna na szczęście darował dziewczynie życie, ale kazał jej uciekać do lasu, z dala od królestwa. Śnieżka mknęła przez gęstwinę, ile sił w nogach, jednak powoli ogarniało ją zmęczenie, a drobne stopy odmawiały posłuszeństwa. Nagle, niespodziewanie gdzieś między drzewami, Śnieżka dostrzegła niesamowite światło. Dziewczyna nie była pewna, czy to jawa, czy to wyczerpanie przez nią przemawiało. Gdy ostrożnie zbliżyła się do magicznego światła, nagle stało się coś dziwnego. Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale w nowym wyzwaniu księżniczek Disneya. Ja w ogóle nie wiem, czemu dopiero teraz wzięłam się za to wyzwanie, bo no kurczę, Disney to jest moje dzieciństwo. To po prostu to dalej gdzieś we mnie jest. Te wszystkie bajki, te wszystkie piosenki, zwłaszcza
te takie bajki z lat 90., bo jestem rocznik 90. I pamiętam do tej pory te wszystkie kasety VHS, które miałam i uwielbiałam po prostu. I wszędzie, gdzie tylko poszłam, gdzie tylko byłam, to w ogóle bez skrępowania tam śpiewałam wszystkie piosenki z Disneya, czy byłam w Mięsnym z babcią, czy byłam na jakimś przyjęciu rodzinnym, po prostu stawałam na środku i jechałam, bez znaczenia, czy ktoś mnie słuchał, czy nie. Trzeba było słuchać tych moich wyśpiewywań, tych piosenek, ale no, kurczę, teraz w tym momencie nie jestem aż taką fanką tych współczesnych bajek Disneya, nie śledzę też aż tak mocno, ale no, Disney ma taki swój klimat. Mówię, ja najbardziej jestem to pokolenie tych takich starszych bajek z lat 90. I do tej pory czasami lubię sobie jakąś z nich włączyć. No, nie wiem jak u was jest, ale moją ukochaną bajką jest Aladdin na pierwszym miejscu, ale w wersji po angielsku, bo jak słyszałam wersję po polsku, to no, to już nie było to samo, zwłaszcza te piosenki. Ja często właśnie miałam te VHS-y po angielsku, ale był lektor, pamiętam. Nie oglądałam ich raczej z dubbingiem. Herkulesa uwielbiałam Tarzana. O dziwo na Królowie nie płakałam, jak Mufasa umarł, za co mnie niektórzy trochę tępią, że jak to nie płakałaś. No nie płakałam, jakoś mnie tak ta scena nie wzruszyła aż tak mocno. No ale muzyka, no kurczę, no Disney to jest dla mnie muzyka, naprawdę, do tej pory. I Elton John, i Phil Collins, i kurczę, no to Disney to jest przede wszystkim muzyka, jak dla mnie. No i wracając do Simsów, bo ja się tutaj jakieś retrospekcje z dzieciństwa tutaj urządzam, a jeśli chodzi o wyzwanie. Pierwsze pokolenie jest to Królewna Śnieżka, jak pewnie ci, co znają to wyzwanie, to wiedzą. No i nie chciałam tutaj nic zmieniać, bo ona jest chyba uważana za taką pierwszą księżniczkę Disneya. Nie jest moją jakąś ukochaną księżniczką Disneya, ale tak się o to właśnie prezentuje, tak jak tutaj stoi przed wami. Śnieżka po prostu ma na imię, nie ma nazwiska, bo Śnieżka no, chyba nie miała nazwiska, tak mi się wydaje. No i co ja wam mogę o niej powiedzieć? Jak pewnie widzieliście na samym początku w mojej pięknej narracji, to była moja pierwsza taka narracja w Simsach, strasznie się stresowałam tym jako lektor i opowiadacz tego takiego tła. Nie jest to oczywiście tak co do joty odtworzona historia Śnieżki, to na pewno po prostu chciałam dać takie trochę tło. Skąd ona w ogóle się tutaj wzięła w tym współczesnym świecie, bo rozgrywka będzie taka raczej współczesna. Znajdujemy się w Hanford-on-Bagley, bo powiem wam, że już trochę mi się ostatnio przejadło to miasto i ten świat, ale z drugiej strony nie mogłam się w ogóle zdecydować na jakieś inne miejsce niż Hanford. No po prostu idealnie pasuje mi do tej rozgrywki. Jest tutaj sama natura, jest tak swojsko, jest tak dość bajkowo i to samo centrum Hanford jest takie dość bajkowe. No więc zdecydowałam się właśnie na to miejsce. I jak sami widzieliście, to Śnieżka właśnie uciekając przed swoją złą macochą, przed złą królową, biegła przez las, nagle dostrzegła pewne światło. I gdy tylko się do niego zbliżyła, to nagle cały świat wyparował, który znała, i znalazła się tutaj, w innych czasach, w innym w ogóle świecie, w innej okolicy, nie znając nikogo, nie mając w pamięci w ogóle żadnych swoich znajomości, nie pamięta dosłownie nikogo, nie zna nikogo, tak jakby ją po prostu zresetowano w ogóle w życiu. Bez żadnych wspomnień zaczyna od nowa. No musi się jakoś tutaj odnaleźć. Trafiła tutaj pod tą chatę, którą widzicie za nią. No i jeśli chodzi o zasady tego wyzwania, to może przejdę sobie do Kasa, ponieważ chciałabym ją wam tak pokazać bardziej we wszystkich strojach. I tam, jak będę już w tym Kasie, żebyście tak tylko nie patrzyli na nią tak, tutaj taką zamrożoną w jednej pozycji, to opowiem wam właśnie w Kasie o zasadach tego wyzwania.
Także zapraszam Was do kasy. Tutaj widzę, że mamy jakieś powitanie sąsiedzkie, ale no nie będziemy teraz się na tym skupiali, bo chciałam Wam pokazać właśnie naszą Śnieżkę. Jeśli chodzi o jej wygląd, to no Śnieżka oryginalna, gdzieś tutaj wkleję Wam zdjęcie dla tych, co może nie pamiętają, jak ona wyglądała. Ona miała taką bardzo delikatną urodę. Miała bardzo okrągłą buzię, delikatne rysy. No tutaj troszeczkę, no nie chciałam jej odtworzyć tak, wiecie, co do milimetra. Nie chciałam, żeby wyglądała tak samo. To jest moja wersja Śnieżki. Poza tym te disneyowskie postacie dość trudno trochę odtworzyć, chociaż Śnieżka to jeszcze tak odbiega tą urodą od tych późniejszych księżniczek Disneya, bo one zawsze miały takie ogromne oczy, no wiadomo, jak to w Disneyu, bardzo takie wyraziste, wyraźne kości policzkowe, cieniutką talię, no ona też ma wąską talię, no ale nie jest aż tak cienka w pasie, chociaż ma taliosu oczywiście, że tak. Co do jej strojów, to ona jest ubrana tak, no w kolorystyce czerwień, niebieski i żółty, takie dość wyraziste kolory, no bo to jest bajka, to jest wyzwanie bajkowe i też chciałam, żeby ta kolorystyka była taka właśnie wyraźna, wyrazista. Tutaj ma taką sukienkę, przepięknie wygląda, uważam. Mówię, ta rozgrywka jest taka dość no współczesna, współczesny świat. Nie wiem, który rok, ale na pewno nie są takie zamierzchłe czasy. Także tak prezentuje się w stroju oficjalnym. W ogóle ona wszędzie ma ten sam makijaż, tę samą fryzurę z kokardą, oczywiście jej znak taki rozpoznawczy, i ma też takie kokardki małe tutaj w uszach. I to ma w każdym stroju. Kolczyków chyba tylko nie ma do snu. Dobra, jeśli chodzi o sportowy, no to dałam jej coś tutaj takiego. Dałam jej taką prostą koszulkę czerwono-białą i takie luźniejsze gacie chabrowe. Do snu ma taką koszulkę nocną. Koszulę ma taką dość, no taką dość właśnie bajkową, w takim stylu bajkowym. Na imprezę ma taką granatową, bardzo ładną sukienkę. W ogóle niesamowicie podoba mi się ten taki, to takie odbicie, taka mocna czerwień i granat. Bardzo fajnie to wygląda. Ona do tego jest bladziochem ogromnym, ma bardzo białą skórę, białą jak śnieg, czarne włosy, więc fajnie to tak ze sobą kontrastuje. Według mnie do pływania ma taki strój z gry, bo on tak mi najbardziej pasował, te kropki, fajnie ten krój taki też do niej pasuje tutaj, fajnie wygląda. Na gorącą pogodę ma taki oto komplecik i takie kaczuszki, to się nazywają chyba te obcasiki takie, też dość ładnie. I na chłodniejszą pogodę, no mamy wiosnę, więc no jest ciepło raczej, jest ciepło, ale na zimną pogodę też ma tutaj jakiś taki golfik, szaliczek, beret. A jeszcze ma jeden strój, ale to zaraz Wam go pokażę za sekundkę. Przejdziemy teraz do jej aspiracji. Jej aspiracją jest znaleźć pokrewną duszę. No oczywiście ona liczy na to, że no marzy o tym swoim księciu z bajki, tak jak każda księżniczka Disneya marzy o swoim księciu z bajki, o swojej drugiej połówce, o kimś, kto ją uratuje od tego okrutnego świata. Dodatkowo jest optymistką, ponieważ ja sobie też trochę przypomniałam o Śnieżce, o tym, jaka ona była z charakteru, bo aż tak dokładnie tego nie pamiętałam. W ogóle moją ukochaną księżniczką jest Jasmina z Aladyna. Tak, to tak na marginesie. Taka charakterna, fajna była. W ogóle Aladyna to ja uwielbiam. I uwielbiam piosenki, ale skupmy się na Śnieżce, bo nie chcę, żebyś się poczuła, Śnieżko, tutaj pokrzywdzona w żaden sposób. Także no, ona jest optymistką, ona bardzo tak pozytywnie patrzy na świat, mimo no, wszystkich przeciwności losu. No, kocha zwierzęta też, kocha naturę. Jest tak, dziecięciem natury jest. Jest marzycielką, no wiadomo, marzy o wielkiej miłości, to się bardzo łączy. Jest rodzinna,
co wynika z zasad wyzwania co do posiadania dzieci. Ja też sobie zanim w ogóle podjęłam się przygotowania do tego wyzwania, zanim w ogóle mi wpadło to do głowy, żeby to nagrywać, to obejrzałam sobie to wyzwanie u Joanny. I w ogóle bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam na jej kanał, bo dziewczyna ma niesamowitą taką kreatywność i to jak ona dubbinguje te wszystkie swoje serie, to jest naprawdę niesamowite i bardzo fajnie prowadziła to wyzwanie ze Śnieżką, bo tam chyba była tylko generacja Śnieżki z tego co kojarzę. No i ponieważ to wyzwanie jest dość takie leciwe, to ono nie ma zbyt dużo takich konkretnych zasad. Ono jest takie, no takie proste są te zasady, więc też trochę zainspirowałam się tym, co Joanna zrobiła u siebie. Dodałam swoje zasady, z którymi Was zaraz zapoznam. Bardzo będzie dużo gadania w tym odcinku, no ale tak jest zawsze na początkowych odcinkach. I tam parę zasad też chyba od niej zapożyczyłam. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, ale tak jakoś spodobały mi się te jej pomysły. No i jest dobra. Tak, ona jest bardzo, bardzo taką poczciwą, dobrą duszą. Dobra. To teraz słuchajcie, jeśli chodzi o zasady, to tak, no to podstawowe zasady będziecie mieli w linku, w opisie. No ale co musimy spełnić? No musi być kobietą. Jest. No, nie widziałam Śnieżki w wersji męskiej. Musi mieć 7 dzieci, czyli krasnoludki tytułowe, 7 krasnoludków. Każde dziecko musi mieć jedną złą cechę, na przykład ponury, no bo te krasnoludki właśnie były takie różnorakie. Każde dziecko musi mieć tego samego ojca, no czyli musimy znaleźć po prostu naszego Prince Charming, tak? Co tu jeszcze? Każde dziecko musi wypełnić dziecięcą aspirację lub i dostać najwyższą ocenę w szkole. Śnieżka nigdy nie może otworzyć drzwi obcym lub rozmawiać ze starą kobietą. No dobra. Jeśli chodzi natomiast o moje zasady, to ja tutaj troszeczkę się rozpisałam. Możliwe, że jeszcze w trakcie tego wyzwania będę je sobie jakoś tam modyfikować. No zobaczymy, jak to się tutaj rozwinie. Ale są one następujące. Zaczynamy z zerem Simoleonów. Nie pamiętam, czy ja już to ustawiłam tam, a jeśli nie, to zaraz to zrobię. No ponieważ Śnieżka znalazła ten dom w lesie, ale sama nie ma żadnych pieniędzy. Po prostu był jakiś pusty dom już z meblami, no bo ktoś tam wcześniej mieszkał, no ale nikt tam nie zamieszkuje obecnie, więc no Śnieżka tam zaopiekuje się tym domostwem, ale nie ma sama żadnych pieniędzy. Trzeba zablokować wszystkie drzwi dla wszystkich, którzy nie są domownikami, czyli no to się wiąże z tym nieotwieraniem drzwi obcym. Śnieżce nie wolno zjeść nigdy jabłka, ani nic, co zawiera jabłka, bo no, nigdy nie wiadomo, które jest zatrute. Zła królowa po zniknięciu Śnieżki, no bo dowiedziała się, że myśliwy jej nie zabił, więc ona ją ściga w dalszym ciągu pod postacią tej takiej starej, przygarbionej kobiety, więc no, dlatego nie możemy rozmawiać ze starymi kobietami. No i cały czas ściga Śnieżkę, no bo chce się na niej zemścić za tą jej urodę. Trzeba znaleźć swojego księcia z bajki. Klucze do domu można dać tylko wybrankowi serca po tym, jak zostaną chłopakiem i dziewczyną, czyli to będzie jedyna osoba, która może wejść do jej domu. Śnieżka może wychodzić poza swoją parcelę tylko do godziny 19, czyli jak mija 19, to od razu wracamy do domu. Natomiast jeśli zdarzy się jej wyjść później, czyli po 19, to musi przebrać się w tajemnicze szaty. I te tajemnicze szaty podkradłam właśnie od Joanny, bo ona też miała coś podobnego. Wyglądają oto tak. Widzieliście też w cutscence, że ona tak wylądowała przy tym portalu magicznym. No i od razu zdjęła make-up. Już nie ma tych takich charakterystycznych czerwonych ust. No ma swoje naturalne, takie mocno ukrwione te usta, takie ma naturalne po prostu. To są jej naturalne usta, ale właśnie ona się nie maluje, ponieważ no ukrywa się pod osłoną nocy i pod osłoną kaptura. Co tutaj jeszcze? Gdzie tutaj byłam? Okej, jeśli chodzi o jej umiejętności,
to Śnieżka musi rozwinąć do maksimum śpiewanie i ta zasada będzie dotyczyła nie tylko jej, nie tylko Śnieżki, tylko każdej kolejnej księżniczki Disneya, no bo która księżniczka Disneya nie śpiewała? No umówmy się, wszystkie księżniczki Disneya śpiewały, przynajmniej nie słyszałam jeszcze, żeby któraś nie miała jakiejś takiej swojej flagowej piosenki w którymś filmie. Następnie gotowanie, wykwintne gotowanie i pieczenie, no ponieważ ona będzie musiała wyżywić dużą gromadkę dzieci, naprawdę dużą gromadkę dzieci. Ogrodnictwo i ewentualnie majsterkowanie. Nie mamy jeszcze stołu do majsterkowania, ale to jest takie opcjonalne. Śnieżka nie może podjąć żadnej pracy. Musi zarabiać na tym, co sama wytworzy lub zbierze. No to jest oczywiste. Może podjąć się sprawunków Henford, no z racji tego, że jest taka opcja tam, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać ze starymi kobietami, czyli pani Zadecka odpada niestety. Dobra, co tutaj dalej? Pierwsza córka, która się urodzi, nie będę tutaj wpływała na płeć dziecka, bo no nie, to dla mnie aż tak istotne, jakie płci będą te dzieci, no byleby nie byli sami chłopcy, bo potrzebujemy dziewczynki na następne pokolenie. Czyli pierwsza córka, która się urodzi, będzie prowadzić kolejne pokolenie, będzie kolejną księżniczką. Natomiast płeć kolejnej szóstki dzieci jest dowolna, jak się tutaj wylosuje. I już tak kończąc, już się zapowietrzyłam tym czytaniem zasad, ale już kończę. Dzieci Śnieżki muszą mieć imiona oryginalnych krasnoludków z bajki, czyli to był Mędrek, Wesołek, Apsik, Gabciok, Burek, Nieśmiałek i Śpioszek. Nawet jeśli to będzie dziewczynka, to będą się tak właśnie nazywały. Dzieci nie muszą być ubrane jak krasnoludki, to oczywiście, ale każdy z nich będzie nosić jakieś nakrycie głowy, czy to jakiś beracik, czy czapkę, czy kapeluzik, no, obojętne. Dodatkowo, jeszcze takie ostatnie rzeczy, bardziej takie ciekawostki, przebiorę ją w coś innego, żeby tak nie stała na czarno ubrana. Dodatkowo dom, w którym zamieszkała Śnieżka, no bo oczywiście zła królowa o tym wie, gdzie ona mieszka, no to jest oczywiste, albo przynajmniej się domyśla, został przeklęty. Czyli tam jest ta parcela, ma cechę właśnie przeklęty, że często się psują różne rzeczy. Natomiast ma też cechę, że harcują tam jakieś gnomy. To jest takie fajne w sumie nawiązanie, mi się wydaje, do tych krasnoludków, że często właśnie jakieś tam usterki się magicznie jakoś naprawiają, jakby ktoś tam jednak sprawował jakąś ochronę nad tym domem. No i też parcele odwiedzają często dzikie lisy, czyli ukochane zwierzęta Śnieżki. No dobra, to tyle z mojego gadania i przechodzimy do domku, bo jeszcze chciałam wam pokazać domek naszej księżniczki. Dobra, jesteśmy... O Jezu, z tym wystraszyłam się. Ale nie gadamy. Chociaż nie możemy wpuścić, ale możemy... O właśnie, miałam ci kasę odjąć. Dajemy ci 0. Dokładnie. Możemy... Co wy, kuźwa, bliźniaki jesteście? Kim ty jesteś w ogóle? Hej. Czy ja cię znam? Na razie byłabym trochę ostrożna z tym poznawaniem ludzi. Wiesz co, Śnieżka, ja ciebie wyślę. Jest 6 rano, także spokojnie możesz sobie tutaj... Jezus, uciekło mi słowo, zacięłam się. Możesz sobie spokojnie tutaj chodzić w tych ciuchach kolorowych. Wyślę cię do lasu na zbieranie ziółek. Także idź, bardzo cię proszę, ale nie w takim zabójczym tempie. Co ty, już rachunki masz? Kuźwa, dopiero się tu wprowadziłaś. O Boże, dobra. Ja wam podlinkuję. Podam wam twórcę tego domku, bo ja pobrałam ten domek z galerii. Bo kurczę, jak zaczęłam się zabierać za budowanie tej chatki Śnieżki, to... moja cierpliwość się kończyła. Ja naprawdę nie mam zawsze inspiracji, żeby jakoś ładnie budować te domy, a chciałam, żeby to taki właśnie miało klimat bajkowy z tymi takimi dachami zaokrąglonymi. No super to wygląda. Polecam wam bardzo tą twórczynię i na pewno będzie jej nazwa z galerii w opisie.
pod filmem, żebyście mogli sobie tam zajrzeć, bo naprawdę buduje super rzeczy i to jest jedna właśnie z jej takich kreacji fajnych simowych. Ja tutaj dodałam trochę obiektów, jak na przykład ta studnia chyba gdzieś indziej stała, ale ten kurnik taki z modów, ta taka retekstura fajna, będziemy mieć na pewno jakieś kurczaczki. Tutaj no dałam doniczki oczywiście, jakieś tam jakieś takie popierdółki. Tutaj dałam ten ul, co mi Tiariel kiedyś podesłała, no po prostu uwielbiam go, takie ma łowickie trochę tutaj malunki. Tutaj dałam, jestem taka dumna, wiecie co, jestem dumna z tego kibelka. Jestem dumna z kibelka, super. Bo to jest ta budka taka, to jest dekoracja. To jest po prostu jakaś tam rzeźba czy coś z modów. Oczywiście kibel też jest z modów, ale ja to po prostu wstawiłam do środka, nie? I tak mówię, pewnie nie będzie działać, a działa. I ona sobie tutaj na spokojnie przy otwartych drzwiach wietrzy się. Dziewczyna może sobie tutaj klepnąć i załatwić swoje sprawy. Dobra, czy ja tutaj coś jeszcze chciałam Wam pokazać? W ogóle ja nie widziałam tych grzybków, że są takie do tutaj do usiąścia. Super to jest. No mamy oczywiście ten pieniek z ptaszkami, mamy tutaj karmik dla ptaków. Szukałam właśnie takiej parceli, żeby był nie tylko domek, ale żeby był też otoczony jakimiś takimi jeziorkami, żeby był mostek. No ten mostek jest super, super jest zrobiony przez tę twórczynię. No, bardzo mi się podoba. I w ogóle lubię te parcele tak tutaj w środku tego lasu. Bo już ta chatka Cordeli na wzgórzu mi się trochę przejadła, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o środek, to też tutaj dałam trochę swoich obiektów. Jakieś tam dekoracje, popierdółki takie, nic takiego konkretnego. Nie wiem, czemu to jest niebieskie, to jest białe, nieważne. Nieistotne. Tutaj mamy kuchnię, dałam oczywiście tą książkę taką kucharską babci. Tutaj ten taki rękaw do robienia babeczek też się przyda. Mamy oczywiście stół. Na ile miejsc tu jest? Na 8, tak? No to może jeszcze... No bo jeszcze na księcia, nie? Dobrze liczę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No tak, 8, nie? 4 to jest 8. No kurde, trudna matematyka. Tu jakieś okna wymieniłam na takie z modów i na takie fajne tutaj skrzydła, jak to się mówi. Nie framugi, tylko, no nie wiem, zabrakło mi słowa, skrzydła takie do tych okien. Tutaj mamy taki mini salonik. Wymieniłam tutaj kanapy na takie bardziej żywe, żeby tak ożywić trochę to miejsce. I fotelik. Mamy tutaj coś do dziergania, mamy też taki zestaw tu do haftowania. Mamy też łazienkę. Nie bawiłam się już w tą taką cechę parceli bez przyłącza, bo ja tego trochę szczerze mówiąc nie ogarniam i mnie to strasznie wkurza. Także wolałam dać to, że jest przeklęta ta parcela, że są te gnomy i dzikie lisy. Także tutaj mamy łazienkę. Taki prosty domek bardzo. Tu jest to korytko takie fajne, mi się bardzo podoba. W dziesięcioleciach je mam do zmywania. Natomiast tutaj mamy już piętro. Tutaj pousuwałam wszystkie obiekty, bo tutaj było umeblowane, a ja jeszcze nie wiem, jak ja umebluję ten pokój, szczerze mówiąc. No bo to na pewno będzie pokój dla dzieci, dla krasnoludków, to chciałam powiedzieć. Natomiast tutaj przerobiłam ten pokój kompletnie, bo zupełnie inaczej wyglądał tak oryginalnie. To jest pokój właśnie Śnieżki. Takie ma kwiatowe wzory, ma pamiętnik, tutaj ma tą toaletkę. Ma tutaj takie stanowisko do umycia się z ręczniczkiem, bardzo fajnie to wygląda. Ma tutaj taki prosty pokoik, motywy z króliczkami, z grzybkami, no po prostu no, ona uwielbia naturę, więc tutaj się to tak fajnie sprawdza, myślę. No i ma maszynę do pisania, czytaj, komputer. Dobra. Boże, ile się nagadałam. No dobra, zobaczymy, co ty uzbierasz, kochana, z tej wyprawy. Przydałoby się coś zasadzić. Oho, już. Jabłka mamy. Nie. Ja myślę, że jabłka możemy sobie po prostu gdzieś zasadzić. Tylko gdzie je? Czy tu mi wyrośnie jabłko? Ja bym zasadziła gdzieś te jabłka. A, i mamy tutaj oczywiście krzaczek do sikania i nie tylko.
Wiecie co, może bym tutaj posadziła te jabłka? Uda ci się to posadzić? Jak ty w ogóle stoisz z potrzebami? Super. No dobra. I bym od razu tutaj posadziła... Co tutaj masz? A możesz upiec albo zmielić na mąkę. No dobra. Grzybki się oczywiście przydadzą. No i zobaczymy, czy będziesz mogła zasiać te... Nie, bym przez przypadek kliknęła. Już by było po niej, kurczę, no. Co, pogryzło cię coś w tym lesie? No kochana, co ty robisz? Czemu się nie ruszasz? No, dziękuję ci serdecznie. A już taki lisek tam jakiś przebiegł fajny. Na pewno będę chciała, żeby się zaprzyjaźniała z tymi lisami. Może niekoniecznie tam z królikami i tak dalej. No tak, tak, lubię ogrodnictwo. Oczywiście, że tak. No mam nadzieję. I gdzie ono się... Super. Nie miało gdzie się pojawić. Naprawdę ekstra. No dobra, a reszta tych jabłek? Gdzie jest? Znowu bym to kliknęła, Boże Święty. No dobra, ale jeszcze gdzieś tutaj dawałam to jabłko. No nie możesz. No dobra, zaraz znajdziemy tutaj jakąś inną miejscówkę na to. Zasiej. Chodź no, chodź no. Zaraz gdzieś tutaj to zmienię na jabłko. Nie będzie tutaj... O Boże, będę musiała to jakoś przestawić. No super miejsce, naprawdę. No to rachunki przyszły mi już teraz, no zwariowaliście? Przecież ja tu dopiero co się wprowadziłam, no. Masakra. Jakie ty masz nastrojniki? Optymiści patrzą w przyszłość z nadzieją, tak. Fajnie. No i super, to jest bardzo dobre podejście. Mimo jakiejś przeciwności losu, myślę, że ona znajdzie tego swojego księcia. Ja już nawet mam stworzonych kandydatów dla niej, ale to może już w przyszłym odcinku wam pokażę, w następnym. Wiesz co, na razie te żołędzie możemy mogę je sprzedać, czy nie mogę ich sprzedać? O, to dziwne jest. A można je zjeść? Nie, możesz się tylko umieścić w świecie. No dobra, trudno. Ona też ma taki słodki głosik, fajny. Dobra, spróbuj tutaj wsypać te... Czemu? A, musisz zapłacić. No dobra, no tak. rozmawiaj o piórach. Chodź na tutaj. To będą twoi tacy przyjaciele i powiernicy. Coś czuję. Te ptaszki. Dobra. Możesz tutaj interakcje społeczne, poproś o radę. Czemu nie możesz śpiewać ptakom? Czemu? A, musisz mieć lepszą więź. Ale możesz właśnie poćwiczyć sobie śpiewanie tutaj. Ćwicz śpiewanie. Ojej, ojej, ojej. To znaczy, umówmy się. Śnieżka, boli cię coś? Swędzicie, rozumiem? To tego swędzenia ci tak nie idzie. Umówmy się, Śnieżka potrafiła śpiewać, nie? Tam w swojej krainie, tam gdzie się urodziła. Ale jak wpadła przez ten portal, to się uderzyła w głowę. No i zapomniała wszystkich umiejętności, tak? Ona mi tutaj gotowanie sobie już zaczęła wbijać, bo... Ciężko mi się skupić, jak ona tak wyje, bo gdzieś mi tam poleciała i zaczęła ciasto robić. Dobra, czy ty masz, kochana, włączoną... pełna. No dobra, włączę ci to, ale próbowałam ją ustawić tak na początku odcinka i ona mi ciągle gdzieś uciekała. Słuchajcie, czy tutaj można gdzieś coś sobie zebrać? Chciałam tak zobaczyć. Czy tutaj są jakieś, nie wiem, żabki czy coś takiego? Przydałoby się nam to. Nic tu nie widzę, ja się tak rozglądałam trochę przed nagraniem, co tutaj jest. Ewentualnie możemy się wybrać na jakąś inną parcelę i coś pozbierać. Bo przydałoby się, nie ukrywam.
No dobra, ja myślę, że się wybierzemy gdzieś jednak, bo tutaj chyba nic takiego nie ma. Ja bym połowiła jakieś ryby czy coś takiego. Dobra. Proszę cię, proszę cię, już, 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 proszę cię. Przywróć pamięć o śpiewaniu. Podróżuj, chodź. Okej, jesteśmy na Staromłyńskiej 3. I tutaj jest już nasz pierwszy kandydat na księcia, ale na razie wam go nie będę pokazywała, bo to na razie nie jest temat na ten odcinek. Ja chciałam tutaj poszukać czegoś, żeby można było chociaż, kurde, połowić coś. No, jest tutaj coś takiego? Czy jestem ślepa? Uuu, jakie to fajne, tylko nie widziałam wcześniej, ale zarąbiste. W sumie też Śnieżka mogłaby w czymś takim mieszkać. Ej, no, czy tutaj serio nie ma nic takiego? Czy jestem naprawdę ślepa? Ej, no, nie ma nic ani do łowienia, ani do zbierania? Przecież było tutaj takie coś. Aż mi się nie chce... Nie chcę wierzyć jej. Czy ja już naprawdę nie dowidzę? Ej, no słuchajcie, nie ma tutaj nic takiego, żeby... przejrzeć jakiś pień czy jakąś skałę? No kurde. Ale pięknie tu jest, Boże Święty, cudownie. I dlaczego nie można mieszkać w czymś takim? Genialne to jest. Dobra. Ej, no słuchajcie, powiedzcie mi, błagam was, czy tutaj naprawdę nic nie ma? No dobra, tu jest, okej. Okay. Wiedziałam, że tutaj jest coś takiego. Dobra, chodź na ryby. Chodź na ryby, coś będziesz miała do posprzedawania. Chodź stąd, kobito, chodź. Na razie nie pokazujesz się za bardzo tutaj mężczyznom. Bo ty też się tak trochę wyróżniasz z tłumu w tych takich jazgotliwych kolorach. Ale fajnie wygląda. Podoba mi się, jak jest ubrana i jak wygląda. Czekajcie, ten pienik jest... nie jest interaktywny. Coś mi się wydaje, że to jest jakoś tak mało rzeczy, albo ja naprawdę ich nie widzę. O, tu jest coś, te roślinki są do jagoda, wykop... O, poczekaj, chodź no tutaj, wykop roślinkę z korzeniami. Tam jest pienik, no mówię, że jestem ślepokiem. Jestem totalnym ślepokiem. Szukaj żab, to i od razu je sobie sprzedamy. Dobra. Czy wykopanie rośliny z korzeniami oznacza wyrzucenie? No zwariowałaś? Ej, naprawdę wykop z korzeniami oznacza wyrzucenie czegoś? Ja myślałam, że to coś się... że to tak jakby będzie można zasadzić u siebie, a nie, że wykop z korzeniami. W moim przypadku wszystko jest możliwe. To, co ma nie wyjść, to na pewno nie wyjdzie. No dobra, mamy żabę. Zaraz zobaczymy, za ile możemy ją sprzedać. Za 30, no szału nie ma, nie? Ale no dobra, choć połowisz jeszcze te rybki, żeby cokolwiek chociaż mieć do sprzedania, bo na razie trzeba tą kasę zbierać. No i cicić. Coś z tą wolną wolą się tutaj dzieje, że... O, to jest jakaś pani? To jest pani? Nie, to jest pan. Na razie jest mało ludzi w okolicy, to jest bardzo dobrze. Muszę też pilnować czasu tutaj. Malina. No dobra, no trudno, trudno, że zmarnowałam tam jagodę. Ale co ci jest? Pęcherz. No dobra, zaraz sobie gdzieś tam sikniesz, albo wrócimy do naszej chatki. Jaki piękny lisek biały. Ale śliczny. Darlin chyba, tak się to czyta. No teraz to już to wyrzucisz, no bo nie będziemy śmiecić tutaj. No jak na taką zagubioną w nowym świecie, to wyglądasz na całkiem szczęśliwą, Śnieżka, tak ci powiem. Ona jest dobrej myśli, wszystko się ułoży.
No i brawo. O konia złowiłaś. No dobra, fajnie. 31 simoleonów. No, okej. Okay. Może być. Połowimy sobie trochę i wrócimy do domu. Coś czuję, że nam niedługo wyłączą prąd, bo kurczę, nie wiem, jak to się stało. Dopiero tu wprowadziłam, serio. Już rachunki. Tylko by kasę brali, no. Złapałaś coś? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze ciągniesz. Oj! Także w kolejnym odcinku pokażę wam kandydatów na księcia. Dla Śnieżki. No dawaj. Uda ci się. Aha. No trudno. Zdarza się. Kandydata na księcia. Bo stworzyłam dwóch kandydatów. I będę ciekawa waszej opinii, którego wybrać, na którego zapolować. Dobra, dobij sobie jeszcze do tego poziomu, żeby sobie wybić. No lepiej ci idzie wędkarstwo niż śpiewanie, zdecydowanie. Jesteś pierwszą księżniczką Disneya, która nie potrafi śpiewać, Śnieżko, naprawdę. Nie popisałaś się dzisiaj. No dawaj. No, come on. Aha, no trudno. No dobra. Dobra, ale mamy ten drugi poziom, także fajnie. Wyrzuć to poproszę, bo nie będziemy śmieci tutaj zostawiali. Zarobiliśmy całe 61 simoleonów, super. Myślę, że możemy powolutku wracać sobie do domu. Jeszcze się tak tutaj... A, czekasz w kolejce. Nie wiesz co, ja się jeszcze tylko tak tutaj szybko rozejrzę. Czy tutaj nie ma czegoś? Taki fajny ten dla dzieci. Ale zarąbiste są te domki takie małe. W ogóle dlaczego nie można w tym mieszkać? To jest cudne. To jest naprawdę fantastyczne. Czytaj o jarmarku Finwich i poznaj mieszkańców wsi. Chodź. Chodź. Chyba będziesz musiała do lasu następnym razem jakiś ten... kleszcza złapałaś? O nie. To może sobie tam sikniesz od razu. Skorzystaj z łazienki. Akurat nikogo nie ma, to nikt cię tu nie przyuważy. Wiem, spoko. Już się tam wysyłam. Okej, okay, dobra. Dobra, to od razu widzimy, z kim nie możemy rozmawiać, nie? Z Agatą Zadecką, z Agnieszką Zadecką. Nie wiem, czy ona jest emerytką, czy nie. Okej, okay, dobra. Idź to siku zrób. I za chwilę będziemy wracać. Ja sobie tylko tak tutaj obejrzę, czy to nie mam jeszcze czegoś, żeby tutaj zebrać, ale chyba nie. Niestety chyba nie, bo bym widziała ten taki pieniek. Nie ma. No nic, nie szkodzi. Nic nie szkodzi, dobra. Wrócimy sobie zaraz do domku i chyba pogadamy sobie z ptakami, bo towarzystwo nam trochę tutaj spada. No dobra, jesteśmy już tutaj u nas w domku. Ej, chodź na tutaj, zagadasz sobie z Amandą. Przyglądaj się. Na razie sobie z nią nie pogadasz, co prawda, ale spróbuj chociaż troszeczkę się tutaj jej przyjrzeć. Okej, okay, Amanda sobie poleciała. Są znajomymi. Okej. Okay. No dobra, to chodź tutaj jeszcze sobie pogadasz z ptakami. A, możesz teraz wrzucić chyba już te ziarna dla ptaków. Interakcje społeczne, zapytaj o prądy powietrzne i... Okej, dobra, na razie tyle.
Możecie jakieś ładne zdjęcie zrobić, Śnieżko? Przydałoby się, żeby mieć na miniaturkę pierwszego odcinka z tobą. No pięknie, pięknie. Super, super wyglądasz. Bardzo mi się podobasz. No dobra. Pogadaj sobie jeszcze z ptakami. Tu podjeżdża kamera trochę przy tym mostku, ale to nie szkodzi. Dobra, zagadaj jeszcze troszkę. Rozmawiaj o drzewach. Trochę ci tu podbijemy. Trochę ci podbijemy tutaj kontakty. I w sumie możesz sobie coś prostego tutaj ugotować, myślę. Co byś sobie mogła tutaj zrobić? Gotuj. Co możemy zrobić? A, bo doszła ta aktualizacja jakaś, ok, czyli mamy te takie... ok. Może fasolkę po bretońsku? Tak, po swojsku. Dobra, jest fasolka po bretońsku, tylko później są problemy żołądkowe. Tutaj jak Śnieżka się będzie ogarniała, to powoli będziemy, myślę, kończyć. Tak na pierwszy odcinek myślę, że wystarczy. Mieliśmy pogadanki ze Śnieżką. Także mam nadzieję, że Śnieżka w mojej... Brawo. Dlaczego po prostu wiedziałam, nie? Po prostu wiedziałam. Nie Śnieżka wykryła pożar, tylko spowodowała pożar. Okay, dobra. Brawo, brawo, super! Super! Możesz to zamienić? Nie, nie możesz tego zamienić, ponieważ nie masz pieniędzy. Ekstra! To weź sobie, może zrób ten. A może jakąś sałatkę, chociaż sobie ogrodową sałatkę weź dla jednej osoby. Ale patrzcie, przynajmniej zarobiliśmy na tym pożarze. No. Co tam kuchenka? Będzie na rachunki przynajmniej. Oj, Śnieżka, Śnieżka. Ale widać, że jest taka nieogarnięta w tym świecie. Spaliła od razu dwie szafki w ogóle. Książki nie spaliła, prawda? Bo książka się nie spali. No dobra, ja myślę, że będziemy już powolutku sobie kończyć ten odcinek. Śnieżka, mam nadzieję, że się tutaj nie zatniesz w palec. Mam nadzieję, że ta wersja Śnieżki moja wam się podoba. Jak macie jakieś pomysły na nowe zasady do tego wyzwania, to bardzo chętnie oczywiście poczytam i może jakieś zastosuję. I myślę, że tym miłym akcentem będziemy się żegnać z naszą Śnieżką. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!